Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry League of Legends. Zagramy sobie dzisiaj, tak jak wam obiecywałem, Nocturnem. Tak się prezentuje ten straszny skin, którego udało mi się wylosować w tych prezentach, zagadkach. I cóż, wezmę sobie tego skilla na początku. Nigdy nie wiem, czy bierze się najpierw Q czy W. Nie jestem jakimś dobrym graczem, jeśli chodzi o grę Nocturnem. Także będziecie musieli mi wybaczyć wszelkie błędy. No i cóż, zaczniemy sobie myślę od blue. Standardowo pinguję dwa razy, czyli jeden ping to ten, że przybywam, drugi to, że pomóżcie mi. Tak zawsze pinguję. No i cóż, może omówimy sobie drużyny. Więc tak, ja gram Nocturnem w dżungli, Katarina na midzie, Pantheon na topie, Jax na supporcie, dziwne rozwiązanie, ale cóż. Kog'Maw jako ADC. I cóż, w przeciwnym drużynie Evelynka w dżungli. Także będzie ciekawie, bo boję się, że możesz, jeżeli to będzie Evelynka, która ogarnia, to szybko zdobędzie dużo fragów. Kassadin na midzie, Ryze prawdopodobnie na topie, Thresh jako support i Tristana jako AD carry, także na bocie, razem z Threshem. I wydaje mi się, że powiedziałem, że Ryze prawdopodobnie na topie, ponieważ może być na odwrót, ale raczej, czyli Kassadin na topie, Ryze na midzie, ale przypuszczam jednak, że to będzie Ryze na topie i dobrze przypuszczałem, ponieważ Kassadinem raczej się nie gra na topie, a Ryze'em owszem. Ok, jako drugi skill sobie bierzemy Q. Nocturne jest naprawdę fajny. Fajnym bohaterem, który w miarę szybko czyści dżunglę i dodatkowo z pasywki się leczy, także całkiem sympatycznie. To musiałem przeczytać, powiem wam, przyznam się, ponieważ nie byłem pewien, czy się leczy. Tak mi się wydawało, ale wolałem, wiadomo, najpierw zawsze lepiej potwierdzić informację, a dopiero potem coś powiedzieć, bo potem może być przez to problem. Okej, wrzucimy sobie teraz, zrobimy sobie Reda. Okej, redzik zrobiony, to bierzemy sobie E i cóż, możemy już gdzieś pójść zgankować, ale nie widzę na razie potencjalny. Aha, czekajcie, jejku. Muszę sobie odznaczyć skróty klawiszowe, przywróć domyślne, ponieważ miałem E na smartcaście, bo mecz wcześniej grałem Ahri, a jak gram Ahri, to zawsze gram z E ustawionym na smartcaście. Także musiałem sobie to teraz odznaczyć, ponieważ na Nocturnie smartcastów nie używam. A, coś to chyba. Aha, nie dałem OK. Najprawdopodobniej. Escape, przywróć domyślne, OK. I teraz powinno być spoko. O, widzę pierwszy gank Evelyn. No, nie zabiła. Powinienem ją złapać. Spróbuję. Gdzie się złapać w jej dżungli? Dają mi znak. Okej, spróbujmy ją zabić. Nie wiem, czy bez sensu nie użyłem flasha. Okej, powinienem ją złapać. Sięgnij ją. I dupa. Wow, że mamy jakąś. Oj, nie trafiłem. Moja wina. Dojebałem do pieca. Czy trafię? O, trafiłem. Nie zabiłem jej. Ojejku, zabrakło trochę damage'a. Ale szczerze. Czy ja wiem? Trochę zrąbałem, ale chyba nie aż tak. No tak, teraz to do przewidzenia jest, że będą flamić Jaxa.
Bo to nietypowy support. W sumie nigdy nie rozumiem, czemu się te nietypowe piki tak flamey, ponieważ często znajdują naprawdę fajne rozwiązanie. Na przykład, powiem wam, ostatnio sprawdzałem sobie Ashe na supporcie. Dlaczego? Nie wiem, czy wiecie, Ashe ma taką pasywkę. Nagrywałem poradnik, ale może ktoś z was go nie widział, że jak nie atakuje, no to ładuje jej się tam takie punkty, jak ma ich 100, no to następny atak jest trafieniem krytycznym. I to jest bardzo fajne, ponieważ support nie atakuje zbyt często. I możecie sobie tak bardzo fajnie, jakby za każdym razem wciskać w przeciwnika ten cios krytyczny. Czyli czekacie sobie i potem atakujecie. I to się bardzo fajnie sprawdza na supporcie, właśnie jak gracie aż na supporcie, bo w normalnej grze aż no to nie jest zbyt przydatny skill, ale właściwie to jest jej passive, ale tak ogólnie jest całkiem sympatyczny. O, zegar wybił godzinę, którą pierwszą. Aha, w pół do drugiej, okej. Okej, czyli jest w pół do drugiej. Ojejku, wiecie, mam dobry pomysł dla tej Kateriny. Po prostu ją wymutuję, bo mnie denerwuje trochę. Czuję, że to był dobry ruch w tym momencie, wiecie, ponieważ chciałem jej pomóc, chciałem ją uratować. Ale czuję, że ona mnie na pewno teraz będzie wyzywała, nie wiem o co, ale czuję, że to był dobry ruch. Bo nic w sumie nie zepsułem. Starałem się jej pomóc. Tutaj nie dostrzegam mojego błędu. Okej, Jax. Nie poradzisz sobie. Poradzisz sobie? Poradził sobie, ładnie. O, napisałem Jax. Ale każdy to rozumie, już nie będę dopisał gwiazdki. Że o Jaxa chodzi, bo chyba każdy to wie. Okej, jak sobie Panteon radzi? Całkiem spoko, widzę na tego Ryza. W sumie jedynie ta Katarina, 21 farmy, to nie jest zbyt imponujący wynik. Choć Tristana z przeciwnej drużyny też ma 21. Mało. Coś mało tej farmy. Ale okej, ważne, że w przeciwnej drużynie też jest osoba, która słabo farmi, ponieważ no, oni się jakby nie, że wykluczają. Kurde, nie wiem jak to powiedzieć, nieważne. Mamy Ultimate'a, więc będę mógł pomóc tak solidniej. I nie lubię pomagać na midzienie, dlatego że tam jest ta Kata, która tam coś jej nie pasuje, tylko dlatego, że tam jest Kasadin. A Kasadin może strasznie łatwo mi uciec, nawet jak go będę ultował. I cóż, na Nocturnie ja składam tak a propos buildu. Ja składam sobie latarnię. Wiadomo, jak najszybciej będziemy chcieli zamienić ją w flarę. I potem, co ja składam potem? O, użył. Użył ulta. Musi Kata sprowokować go do tego, żeby użył ulta. Bo inaczej bez sensu, żebym w niego wlatywał w ogóle. Czy on tu ma wardy? Nie ma. Albo ma. Ma. Okej. Użył ulta. Nie ma sensu. O, Evelyn. Jak słodko. Dostała. Dobra. Ja sobie zrobię upiory. W sumie nie wiem, po co był ten smajcik. Mogłem go lepiej wykorzystać, na przykład. Na przykład na robieniu reda. Ale trudno. O, widzę, że Kata flamie, bo piszą inni na czacie. Kurde, niech ona mnie nie denerwuje już więcej. Znowu w tym samym miejscu poszły flesze i znowu ucieknie. Skubane. Dobra, jest Kasadin. Sięgnę go ultem, tylko muszę go zobaczyć. Pokażcie mi Kasadina.
Okej, jest tam. Sięgnę cię, dziadu. Dokładnie tak. Jak mówiłem, udało mi się go sięgnąć. Także całkiem sympatycznie napiszemy podziękowania. Trochę mało sympatycznie dla tego Jaxa, ponieważ nie zgarnął nawet asysty. Ale w sumie powiem wam, myślałem, że zabiję, bo to wyglądało tak, że... Zresztą widzieliście, ja doleciałem do tego Cassadina, w tym momencie skoczył Jax i ja chyba w momencie, kiedy on był w powietrzu, zabiłem tego Cassadina. Myślałem, że szybciej doleci Jax, niż ja zdążę wykonać autoatak, ale... Widać, udało mi się troszeczkę wykonać szybciej ten autoatak, niż to zakładałem. W sumie już mam spory speed atak, z tego względu, że tu mi dodaje 20% premii do prędkości ataku, a... W sumie, kurde, ja powiem wam, na Nocturnie rzadko kiedy używam W. Wiem, standardowy błąd. Znaczy błąd, to jest w sumie taki błąd, który ja po prostu popełniam. Nie wiem, zapominam. Nie wiem, po prostu, nie mam... Jeszcze nie mam tej postaci tak wyskillowanej, że tak to ujmę. Zaraz ucieknie, dokładnie tak jak myślałem. Report Ryze. Dlaczego Ryza chcecie reportować? 1-3, 30... Pantheon 3-1, no... Cóż... Nie wiem, czy reportować można za feed. Wiem, że można za coś w stylu słaby gracz, czy coś. Ale... Szczerze, powiem wam, wątpię, żeby ten system reportów działał, także... Raczej się nie... Nie fatygujcie, bo to w sumie raczej nie ma sensu. A wiadomo, jedni grają lepiej, drudzy słabiej. Może ziomek ma akurat gorszy dzień, także ja rzadko kiedy flamie, no chyba, że... zdarza mi się flamić, jak... jestem świeżo, na przykład świeżo spadłem z jakiejś dywizji. Wtedy wiecie, od razu negatywne podejście do rankedów, ale mimo wszystko dalej się gra te rankedy i to jest, powiem wam, złe. Nigdy jak spadacie, macie negatywne podejście, to nie grajcie, bo to ma być tylko zabawa, a nie spinanie, że tak to brzydko powiem, dupy, tylko po to, żeby wygrać, bo nie to się liczy, tak? Znaczy wiadomo, no w jakim stopniu duży zacież funduje zwycięstwo, ale porażkę, jak to się mówi, także powinno się przyjmować z godnością. Okej, on użył tego swojego teleporta i ja trochę zrąbałem, nie trafiłem w niego. No dobra, teraz też użył ulta. Trochę w sumie zrąbałem. Pantheon chyba sobie da radę, więc nawet tam nie będę szedł. No tak jak myślałem, ale skorzystam sobie i skoczę po... Okej. Nie ma tu wizji. Kurde, nie mogę tu stać za długo. Ale ekran mi uciekł. Znowu zrąbałem. Okej. Tak czekałem z tym ultem, wiedziałem, że ten Kasabian będzie chciał ultować. Chyba nie przewidział, że ja także mam swoją... umiejętność specjalną. Ała, kurde, muszę rozprostować łapy, bo mnie bolą. Bo siedzę w takiej dość niewygodnej pozycji, bo to krzesło strasznie skrzypi, jak się ruszam i dlatego raczej staram się utrzymać w jednej pozycji, co jest dosyć niewygodne. Ale... czego się nie robi dla YouTube'a. Jak to mówią. Okej, a tak ogólnie... jestem ciekaw, co sądzicie o skinie, bo mi się wydaje, że jest naprawdę zajebisty po prostu. Mi się tak spodobał. Od razu mi się zachciało grać Nocturnem. Już raz sobie grałem z tym skinem. No mówię, tak właśnie... No, chciałem go mieć bardzo tą skórkę i w końcu się tak trafiła. Totalnie się jej nie spodziewałem. Jeśli nie widzieliście tego materiału, o którym mówię, w którym mi się trafiła, no to macie go teraz w prawym górnym rogu. No, w prawym górnym rogu możecie sobie kliknąć i obejrzeć. Tam jest chyba, ten film trwa chyba 3 minuty, to żadna
to nie jest jakiś duży okres czasu, także myślę, że no możecie sobie obejrzeć, jeśli chcecie, bo jeśli macie ochotę, tam otwieram trzy te tajemnicze paczuszki. Okej, i co zbudujemy? Omen Randuina chyba, bo choć jest Rajska, Senny Evelyn, Evelyn SAP, Tristana, czy... Może pójdziemy w Demage od razu? Nie, muszę być choć trochę wytrzymały. Zbudujemy pas giganta na pewno. I może zamiast... Tak szukam. Zbudujemy w takim razie lodowy młot. Polecimy pod bardziej pod damage, bo nie mam co budować tak mocno pancerza, bo nikt, tylko Tristana mi może zagrozić, ale no szczerze w to wątpię. Oni mają o wiele więcej postaci AP, znaczy o wiele więcej. Mam trzy postacie AP, Thresh raczej nie robi damage'u. No to trzy postacie AP do jednej AD, więc cóż. Okej, ja sobie zgarnąłem w tym momencie Reda. Widzę, że coś się dzieje na bocie. W sumie pójdę tam bardzo chętnie. Mam niedługo swoją specjalność, swoją umiejętność specjalną. Lecimy. O, tu Thresh jest na wyciągnięcie ręki. Nie wiem, czy jest sens gonić Tristanę. Czy ja mam jak złapać? O, okej. Tak myślałem, że odskoczę. A powiem wam, że to jest dość dobry moment na smoka, jeżeli tylko moja drużyna wyrazi jakąkolwiek ochotę. Czy też chęć na zrobienie smoka. O kurde, słyszałem jak tak mikrofon mi zaszumiał. On tak czasem robi. Nie, staram się go właśnie tak ustawić, żeby było jak najlepiej, a czasem właśnie słyszę jak tak szumi, ale... Już nie pamiętam, o czym mówiłem. Widzicie, tak chwila, moment i już się... Już mnie zbiło z tropu. Okej, myślę, że nie mówiłem o niczym istotnym, także zajmę się z powrotem. Okej, niedługo flara. Brakuje jeszcze trzech staków. No, widzę, że przeciwny team już się zaczyna proces wyzywania. Aha, i myślę, że niektórych z osób może to zastanowić, ponieważ ta gra prawdopodobnie jest wygrana, więc... Myślę, że mogę się spotkać z pytaniem, czy ja wrzucam same zwycięstwa. Chodzi mi o to, czy wiadomo, czy nagrywam, nie wiem, 6 meczy i wyciągam z tego ten najlepszy. Otóż nie wrzucam samych zwycięstw. Po prostu jak gram, to się bardziej staram może, bo mam wiadomość, że ktoś to obejrzy i mam taką świadomość i uważam, że no po prostu, jak to się mówi, nie może oglądać gówna. Aczkolwiek przegrana, no to nic złego, ale po prostu, nie przegrałem. Przepraszam, raz przegrałem w sumie. Faktycznie tak, raz przegrałem, nagrywałem wtedy i stwierdziłem, że tego nie wrzucę z jednego prostego powodu. Tam wtedy tak zjebałem, że... Aż mnie głowa bolała, naprawdę. Grałem wtedy Ari, o ile się nie mylę, także... I tego wtedy nie wrzuciłem. Ale takie porażki ogólnie też będę wrzucał. Jak tylko po prostu przegram, to no to porażkę wrzucę. Jesteś mój. Moja w sumie, nie mój. Okej, tam wbiła Akali. Ojejku. Trzy trupy, fajnie. Pamiętajcie, zawsze jak pushujecie Nocturnem, to rzucajcie najpierw Q, bo daje wam dodatkowy damage na... I no szybciej po prostu pushujecie dzięki temu wieżę. O, szacun, użyłem W. I teraz czy ja to przeżyję? Przeżyłem. Nie dogoni mnie. No daj się złapać. Nie, dobra. Uciekam stąd. Katarina była na serii. Fajnie, całkiem sympatycznie.
Piszą mi, że przestała flamić, ja ją po prostu wyciszyłem. Okej. Aha, chciałem powiedzieć, wiem, że wiele osób na Nocturna buduje statika. Ja nie buduję, ponieważ oglądałem sobie, oj, to chyba będzie po mnie. Aj, po co się wracałem? Okej, trudno. Moja wina. Ja po prostu nie kupuję, dlatego że oglądałem sobie różne buildy. Po prostu przeglądałem sobie, jak Nocturna budują osoby, które mają wysokie ligi, jak ogólnie sprawa z Nocturnem wygląda, ponieważ szukałem może nie tyle gotowego buildu, co inspiracji po prostu do stworzenia jakiegoś własnego. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Chodzi generalnie o to, że na przykład czasem jest tak, że jak kupujecie daną postać, to tak głównie miałem, jak zaczynałem grać w League of Legends, to nie za bardzo wiemy w ogóle, czy ona jest AP czy AD i patrzymy po buildzie często. Na przykład widzimy, że są przedmioty pod AP, no to sobie myślicie, a no faktycznie w sumie Zonia na przykład do takiego fidla pasuje, no bo ulti fidla działa podczas Zoni, no to może faktycznie fajnie działać. No i ja właśnie też szukałem takiej inspiracji, nie tyle gotowca, co po prostu, żeby mnie naprowadzili uli na pomysł, czyli czy na przykład warto tam kupować krytyka, czy do Nocturna krytyka, czy może jednak lepiej byłoby zainwestować w obrażenia, czy może w pancerz, czy tylko w życie. No, nie miałem po prostu pomysłu. No i widziałem właśnie, że wszyscy ci pro playerzy nie budowali statika, także się zdenerwuję teraz. Ale ja ją mam wyciszoną, więc cóż. Nie, ta tarcza mi nie pomoże, nie wiem po co to zrobiłem. W każdym razie tak mi się wydaje, że nie pomoże. O, złapiemy cię na smyczkę. Bum. A to co zrobiłem było nawet głupie. Ale okej, mam asysty. Już sobie można sobie pozwolić na lekkie pajacowanie, jak ja to nazywam. No bo wygrywamy mocno. Aczkolwiek pamiętajcie, zawsze jak wygrywacie, to jest moja porada i uważam, że znaczy po rankedach, które rozegrałem, a w tym sezonie mam, mogę powiedzieć, że dość spore doświadczenie, bo rozegrałem w tym sezonie 630 rankedów. Uważam, że pamiętajcie, jak wygrywacie 34 do 18, tak jak ja teraz, to nie jest jeszcze wygrany mecz. Nieraz miałem mecze, które przegrywałem, a prowadziliśmy 14-2 na przykład. Po prostu, jeżeli przeciwna drużyna skaluje się lepiej, jest lepsza w late game'ie, no to po prostu trzeba wtedy szybko kończyć rozgrywkę. Jak będziecie ją przeciągać, to nawet jeżeli będziecie wygrywali, to nic wam to nie da. Raz w sumie na rankedzie miałem, pamiętam, takiego Lee Sina, wygrywaliśmy strasznie mocno i Caitlyn i Lee Sin uparli się. To akurat w miarę dobrze pamiętam, że nie skończą gry. Stwierdzili po prostu, nie chcą na razie kończyć gry. Chcą sobie trochę pograć, nie skupiłem się. I teraz mnie właśnie złapali. Okej, teraz zrąbałem, bo się skupiłem na czymś totalnie innym. W każdym razie, kontynuując. Stwierdzili, że chcą sobie jeszcze trochę pograć. Tam Lee Sin chciał zbudować zonę, pamiętam. I co się okazało, że zaczęliśmy tak naprawdę grać 3 na 5, bo oni gdzieś chodzili, farmili. Ten Lee Sin chciał za wszelką cenę zbudować tą zonę. I nagle przeciwnicy dostali się pod nasz inhibitor, nagle pod nasze dwie wieże i tak się nie było wiadomo, co się dzieje. I w końcu Lee Sin, który zbudował zonę, raz jej użył, potem ją sprzedał, stwierdził, że dobra, koniec robienia sobie żartów. I no, zaczynamy grać na poważnie, no i udało nam się to wygrać, ale no, myśmy chyba byli już bez wież przy Nexusie, także spróbujcie sobie wyobrazić przewagę, liczmy około 30-kilową, bo to pamiętam była potężna przewaga i nagle możliwość porażki takiego meczu, no, możliwość przegrania takiego meczu. No,
Niezbyt rozweselająca myśl, także cóż. Ale czasem tak bywa. Uważam, że nasza drużyna jest na tyle silna, że moglibyśmy zrobić smoka i to by miało całkiem dużo sensu. I teraz tak. Dlaczego Yomu... Tak mi przyszło do głowy. Dlaczego Yomu jest dobre na Nocturnie? Ponieważ polega on w dużej mierze na swoich autoatakach. Jest to postać AD. A Yomu, jak wszyscy wiedzą, nie dość, że zwiększa prędkość poruszania się, to dodatkowo zwiększa speed attack. I po prostu to jest całkiem fajne. Fajnie to się sprawdza na Nocturnie, moim zdaniem. Całkiem sympatycznie. Okej. Fajnie ten Jax na supporcie. Jak on sobie w ogóle radzi? 2, 3, 13. Nieźle. A go wyzywali. Dobrze, jak sobie chłopak radzi, to... Oj, nie wiem, czy to dobry pomysł był. Bardzo zły. I widzicie, to jest to. Wygrywamy i czuję się zbyt pewnie. Byłem 6-1, albo 6-2, nie jestem pewien. Na pewno byłem 5-1. I teraz jestem 6-4. No i coraz bardziej zaczynam fidować, więc na to trzeba uważać, bo... No widzicie, już zaczynam, jak ja to mówię, pajacować i to się zawsze źle kończy, także... Udało mi się teraz złożyć Yomu i teraz mam w sumie mega speed attack, bo... Mogę sobie w sumie sprawdzić, Gdzie to jest? Nie widzę tego, powiem wam szczerze. Prędkość ataku 1,47, całkiem fajne. Fajnie, jeszcze z Yomu to będzie szybko, bardzo szybko, także... No cóż, całkiem sympatycznie. Dodatkowo... No... A Nocturne polega na speed ataku. Okej, także widzę, że nasza drużyna tutaj zniszczyła inhibitor. W sumie kto z przeciwnej drużyny jest mocny? Kasadin na pewno i tyle. Widzę zagrożenie w Kasadinie jedynie tak naprawdę. W sumie bardziej zamiast Omenu Randuina opłaca mi się teraz kupić... jak się nazywał ten item? Oblicze ducha? Oblicze ducha chyba. Sprawdźmy. Tak, oblicze ducha. To jest ten, który bardziej mi się opłaca złożyć na chwilę obecną. Okej, polecimy sobie tutaj. Ojejku, przeciwnicy w ogóle nie tknęli tej wieży praktycznie. Ma odjęte 145 HP, no to trochę mało, to jest jedna autoatak. Podejrzewam, że miniona. Znowu słyszałem, jak mój mikrofon to zrobił. Ten swój taki. Okej, zabiłem kogoś, nawet fajnie. Mogłem lecieć za tym Kasadinem na ulcie, ale jakoś nie marzyłem o tym. O, teraz mógłbym polecieć. Tak, dobrze widzieliście lub nie widzieliście, splashowałem, bo była szansa, że dogonię tego Thresha na ulcie, ale szybciej go zabili. Więc cóż, szkoda. Bo zawsze mogą mieć fragę. Ale tak to... Okej, czyli drużyna przeciwna się poddała. W sumie nie dziwię się, ponieważ i tak byśmy zniszczyli w tym momencie Nexusa. I cóż, co mogę powiedzieć o tej grze i ogólnie o tym materiale? Liczę, że wam się spodobał. Grę uważam za jak najbardziej udaną. Zawsze to kolejny wygrany ranked. I coraz bliżej szansy na promocję do wyższej dywizji. Także cóż, ja wam dziękuję za obejrzenie. Liczę, że skin do Nocturna, podobnie jak mi, podoba wam się także i że w grze wygląda no po prostu zajebiście, bo moim zdaniem tak wygląda. I cóż, jeżeli filmik ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, cokolwiek, po prostu zostaw coś po sobie. Zawsze to zwiększa szansę na to, że nowi widzowie to zobaczą. I pomagasz mi po prostu w ten sposób, pomagasz zwiększyć mi popularność kanału, na czym mi dosyć zależy. Także
Cóż, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!